dobry, witam się z Wami w kolejnym holu i tak nie macie déjà vu. Mam ten sam t-shirt, ten sam makijaż, tą samą fryzurę, wszystko się zgadza. Nagrywam w ten sam dzień, po prostu któryś filmik z rzędu, ponieważ wszystkie paczki przyszły do mnie w jednym czasie, więc będę nagrywać. I dzisiaj mam dla Was haul z House'a i z Sinseya, z czym paczkę z House'a już otworzyłam, ponieważ musiałam sprawdzić, czy wszystko się w niej zgadza. Natomiast paczka z Sinseya jest jeszcze nieotwarta. I jak mam być szczera, to tak nie do końca pamiętam, co tu zamówiłam. Są chyba jakieś bluzki z długim rękawem, ponieważ mega mi się spodobały i stwierdziłam, że zamówię sobie je teraz i będę miała na ten sezon jesienno-zimowy, ale nie jestem tego w 100% pewna. Z House'a znowu mam dwa stroje kąpielowe, więc nie wiem, czy będę na tyle odważna, żeby się Wam w całości w nich pokazać. Natomiast na pewno pokażę, jak wyglądają tu na górze, no i z tyłu plecy, jak wyglądają, bo tak mi się wydaje. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie, czy się przełamie, czy nie. Jak nie, to... A jak się nie przełamie, to pokażę Wam zdjęcia modelek, żebyście widzieli mniej więcej, jak one powinny wyglądać. I zaczniemy od tej paczki, która już nie jest dla mnie niespodzianką, bo już widziałam jakby, co tam jest. I są to właśnie te stroje kąpielowe. Plus pasek. I tak, mam taki strój. Czarny, klasyczny. Tutaj ma takie niby wiązanie, nie wiem, czy o, tu na tle ściany będzie dobrze widać. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na skórze. Tutaj są dość mocno wycięte majteczki i tutaj na bokach jest przez całą długość siateczka. I plecy mają piękne, w sensie bardzo odkryte, takie coś jak ja lubię. Widzicie, tutaj jest dość mocno wycięte w dół. I ja mam ten strój w rozmiarze M. I tutaj mam na metce cenę 69,99. Ja miałam na niego jakiś kupon rabatowy, ale nie pamiętam w tym momencie, ile za niego dałam, a nie mam też paragonu, także nie jestem w stanie Wam powiedzieć, a zresztą teraz jest ten czas przecen i wszystko się tak szybko zmienia, że może być tak, że już za chwilę on będzie w całkowicie innej cenie, więc bez sensu, żebyście się sugerowali tym, co ja mówię. Zaraz zobaczymy, jak on na mnie wygląda. Dobra. Przychodzę do Was w stroju, aby Was jeszcze trochę podwyższa. Dobra, przechodzę do Was w pierwszym stroju kąpielowym, który udało mi się na siebie założyć. Jest to ten czarny z tym X-em tutaj w centralnie na środku biustu. Jak widzicie, tu jest naprawdę bardzo kobieco. Ja założyłam mikrofon, dlatego linka będę, bo tutaj z zewnątrz jest dość głośno, więc posiłkuję się po prostu mikrofonem. I teraz pokażę Wam, jak on wygląda z tyłu. Dziwnie, dobra. Widzicie, on jest tak dość też mocno wycięty. Natomiast same majteczki, w sensie sam dół, nie jest już tak mocno wycięty na pupie. Także naprawdę jest spoko. Ja teraz pokonuję swoją barierę wstydu, także weźcie to pod uwagę. O, i z tyłu jest naprawdę prawie w ogóle nie wycięty. Samego przodu Wam nie pokażę, nie jestem jeszcze na tyle odważna, ale tutaj jest ważna rzecz, on jest też tak, z taką siateczką tutaj z boku. Także wydaje mi się, że jest naprawdę spoko i on raczej u mnie zostaje. A teraz lecimy do następnego. Tutaj mam drugi strój z napisem Chill. Czerwony, bez żadnych dodatków, prosty w kroju, również dość mocno wycięty i plecy ma również odkryte. W obydwu strojach w miseczce jest wypełnienie, także nie będą w żaden sposób nie będzie w żaden sposób biust prześwitywał, a to jest też dla mnie dość ważne. I on też jest w rozmiarze M i on znowu tutaj kosztował 60 zł, ja też na niego miałam chyba jakieś 10 zł rabatu, także coś tam udało mi się zaoszczędzić, jeśli o to chodzi, więc też zobaczymy, jak się będzie prezentował na mnie. Tu zacznijmy od góry i ten jest cały zabudowany, bez żadnych wstawek, nie wstawek, jak to Kamil mówi, ten jest taki zwykły, porównany z tym czarnym, ma tylko ten napis Chill. I ten napis jest nadrukowany, przynajmniej tak czuję, nie jest to ani żadna guma, ani naklejka, tylko po prostu nadruk. On ma również, tak jak mówiłam już wcześniej, tutaj poduszeczki, więc biustwo w żaden sposób nie przebija, także spoko. Więc tak, dobra, tu widzimy tak, teraz plecy i on ma bardziej wycięte plecy.
niż tamten. Muszę zrobić krok jeszcze do przodu. Także plecki będą ładnie opalone. Jedynym minusem dla mnie takich stroi jest to, że nie mogę sobie tutaj ramionczek ściągnąć, będę miała je opalone, ale z drugiej strony jest to świetny trik na to, że jak pójdziemy na przykład na wakacje, teraz wybieramy się na Mazury w sierpniu, teraz w sierpniu. Wybieramy się w sierpniu na Mazury i planujemy jeździć na rowerach i takie rzeczy tam ogarniać, na łódkach i tak dalej, no to on jest komfortowy, bo założę tylko spodemki i jedziemy na rower, gdy się zatrzymamy nad takim jeziorem, no to mam od razu na sobie strój kąpielowy i nie muszę, wiecie, bluzek, nie bluzek ściągać, zakładać, tylko mam tak jakby całościowo. Pokażę wam jeszcze, jak on jest wycięty na pupie, ale jest bardzo podobny do tamtego i z boku, tak jak mówię, z przodu jeszcze się nie odważę przed wami tak stanąć i się wam pokazać. No jeszcze chwila i dojdziemy też do tego. Tu przeszkadza mi ten kabel od mikrofonu, ale dobra. Tak wygląda z boku. Całkiem ładnie się tu prezentuje, tu wszystko ładnie odcina, nie robi takie, wiecie, bałaczka ani nic. Na pupie wydaje mi się, że bardzo ładnie podkreśla pośladki. A jeszcze trochę poćwiczę i już w ogóle będzie super podkreślał poślady, także do wakacji się wyrobię. I ostatnią rzeczą z House'a jest pasek z taką podwójną klamrą, czarny, klasyczny, w rozmiarze S, ponieważ planuję go nosić po prostu w pasie. Więc on musi być troszeczkę mniejszy i on kosztował 35,99, ale to na pewno nie. Ten pasek na pewno był dużo tańszy i na dużej przecenie, dlatego go po prostu dorzuciłam do zamówienia. Więc paska mierzyć nie będziemy, po prostu on na pewno jest dobry. I tak mam taką nadzieję. No i co, otwieramy tą paczkę z Sinseya, zobaczymy co ja tutaj zamówiłam. Jak wiecie, jak mnie obserwujecie na Instagramie, to wiecie, że byłam niedawno stacjonarnie w Sinseyu i tam zrobiłam małe zakupy. Kupiłam spodnie, jakiś tam t-shirt i coś tam jeszcze. A, już wiem co kupię. Dobra. Kupiłam dwa golfy, identyczne golfy. Czyli one są w ogóle na ten sezon mocno jesienno-zimowy, już tak... Nie wiem, jak. Jeden jest różowy. Klasyczny, bez żadnych napisów, prosty, po prostu z długim rękawem golfik w rozmiarze M. I drugi jest identyczny, tylko taka, powiedzmy, zgniła zieleń. Są identyczne, ja przymierzę, pozwólcie, jeden na przebitkach. Wybiorę pewnie ten ciemniejszy, ten zielony. I one kosztowały 24,99. Oba są w rozmiarze M. Najgorsza rzecz, jaką mogłam sobie wymyślić do mierzenia dzisiaj w ten ciepły dzień. Ale jest, mam na sobie ten golfik klasyczny, prosty golfik z Sinseyka, tak jak widzieliście, jak rozpakowywałam. On jest taki bardzo opinający i taki właśnie opinający miał być, więc super. Ten drugi prezentuje się identycznie, bo już mierzyłam. Także oba zostają na sezon zimowy, raczej zimowy albo jakiejś bardzo zimnej jesieni. No, jestem naprawdę, naprawdę zadowolona. Także zakupy chyba się udały. A co wy co myślicie o takim golfiku? Lubicie w ogóle golfy? Dajcie znać w komentarzach, czy lubicie chodzić w golfach, czy nie. No i to tyle. To będzie bardzo ekspresowy haul. Także to będzie chyba najkrótszy haul z rzeczy, które zamówiłam i mam wam do pokazania. A tak jak zapowiadałam, będą trzy. To jest drugi, więc jeszcze niebawem pojawi się jeden wyprzedażowy haul. Tym razem ze sklepu, no zresztą zobaczycie z jakiego, nie będę nic spoilerować. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało i zostaniecie ze mną na dłużej. Oczywiście łapka w górę, komentarz i subskrypcja na dole, żeby być ze mną na bieżąco. I do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa, pa!